No jej. Witam serdecznie. Cieszę się, że pani wyraziła zgodę na rozmowę i mam nadzieję, że ten czas Nie jakoś. przeszkodza mi. Co Bardzo dobrze. pamiętam, to powiem. Super. Zapytałem o szkołę. Mówi pani, że chodziła pani tutaj do szkoły w Mokrsku, tak? Tak. I ile pani się tutaj udało chodzić do tej szkoły? To przed wojną było już? Tak. No, trzy klasy. Trzy klasy skończyłam, a do czwartej poszłam jeden dzień. I tatuś mówi, nie będziesz chodzić dalej. Bo nie wszyscy chodzili do szkoły wtedy. A tatuś to dwie zimy, w zimę no, chodzili. Dwie zimy chodził do szkoły. Ale nauczył się pisać, czytać. Tak. Zdolny był. Zdolny był. Przećwiczyli i nie wszystkich przyjęli do tej szkoły, bo no bo była Mokrska, tu okolica, a tatuś był zdolny i do tej szkoły go przyjęli. Tak, i dwie zimy chodził. A gdzie ta szkoła była? W którym miejscu w Mokrsku? Tu naprzeciw. Jak sklep teraz, trochę niżej. Jak tam czworaki były? Tam? Tak, tak, tak. Tam te Żydy mieszkały w tych czworakach. Kto pamięta pani uczył tam w tej szkole? Pamięta pani nauczycieli? Rzechowski. Rzechowski. On był miejscowy czy z Jędrzejowa? Czy jeszcze z Chodzinie? Nie miejscowy był, pochodził skądś, ale ja nie wiem skąd. I on z żoną nie miały dzieci. I później, jak już wojna, to po wojnie wyprowadzili się stąd. Już były inne nauczyciele. A ten Rzechowski dobry był. Dobry był nawet tutaj z tatusiem, to tak towarzystwo prowadził. On miał ule, pszczoły. To tatusiowi dał jeden ul. Polubiły się tak gdzieś i kolegowały. Jeden ul i tutaj doglądał, uczył go, jak pielęgnować te pszczoły. A mówi pani, że tam w czworakach mieszkali Żydzi? W czworakach mieszkali Żydzi, mówi pani? Bo była szkoła, czworaki, a Żydzi mieszkali tam w pobliżu? Bo wspomniała pani, że Żydzi tam mieszkali. Nie. Mieszkali czworaki, to już za to Karbowy dziedzica w tych czworakach i ci, co pracowali u dziedzica, rodziny. No i także te rodziny tam były już w tych czworakach. Dużo tam było rodzin? Po jednej stronie było cztery i po drugiej cztery. Ten dwór był spory, więc było pracy. Te gospodarstwo dworskie. Gospodarstwo było, tak. I później jeszcze po wojnie ta Żydówka mieszkała tu na początku i te od dziedzica brała to mleko. On tam miał chyba z 80 tych krów i brała to mleko
i przerabiała sery, masło i ten mąż jej wywoził gdzieś do Jędrzejowa czy do Kielc, no bo ze wsi to ludzie nie, sami się obsługowali, bo nie było tam gdzieniegdzie ktoś sprzedał. No i ta Żydówka Załmino się nazywała, a córki miała Blaszka, Zelda i Gitla. No i tam pomagały te mamie, tak. A on, ten mąż, wywoził to mleko, te sery, masło. Czyli oni obsługiwali dwór, tak można by było powiedzieć. To była ta Załmina tak jakby pachciarzem w tym dworze. No tak, tak. No on chyba ten dziedzic płacił im za to, no ale oni inne roboty nie mieli i no tam było. Ale była jeszcze jakaś rodzina żydowska, jedna chyba, nie? Tak, to tamten to nie wiem, zielony Giecu go dali na niego, zielony, tamten to no się błędził. Tak on miał budkę jak ustęp, tak przed oknami, przed domem i tam się zawirał i modlił się. No. A kobieta i babka prowadziły sklep. I, no i wywieźli ich. Ale oni poszli sami, czy zostali przewiezieni do Sobkowa w 1942 roku? To już jak mieli ich zabrać, tak. to ich wywieźli do Sobkowa. Do Sobkowa? Tak, pozbierali wszystkich do Sobkowa. I tych te Załmino i tego zielonego wywieźli do Sobkowa. No a w Sobkowie dopiero zbiórka znowu na rynku. Taki był rynek, nie było drzewa i no, gołe takie. I tam ich pozbierali, jak ich pozbierali, zabrali do Jędrzejowa. A tutaj dopiero w Stybuźnicy taka hołda papierów tych jej religii wyrzucili na środek, podpalili i takie ognisko okropne było z tego i no i skończyło się. Tak. Te domy ktoś później zajął, tak? Ktoś tam mieszkał w tych domach później po tych Żydach, nie? Tak, mieszkali, a niektóre się rozwaliły, a tak to mieszkali. Tam były bogate Żydy. Tulka, Boruch, ten. Tulka to nie miały dzieci. Był szewcem, buty robił i z żoną nie miały dzieci. I wszystkich zabrali i już nie było wyjątku. A ci te bogate Żydy to znowu po tych, ale nie chcę go dać, żeby nie urazić kogo, bo tam w Mokrzku, te gospodarze,
to skorzystały, bo te powywłaziły niektóre bogoce, to powywłaziły na wieś do bogatych ludzi, żeby przechować. No a później nie odebrali przecież, bo jak ich wywieźli do Oświęcima, czy tam gdzieś. Do Treblinki. Tak. No i tak się skończyło z Żydami. Tak. Bo w Kotlicach nie było Żydów. W Kotlicach, czy byli Żydzi? Nie było. Nie było w Kotlicach. Takie relacje z Polakami były normalne, normalnie funkcjonowali. Tak, Żydzi, nie można było narzekać na nich. Były użyczliwe, oni mieli różne sklepy, dawali na wypłatę, na burg, jak to mówią. I grzeczne były, jako do ludzi polskich. Tak. Tutaj dość dużo ludzi było w konspiracji z tych miejscowych. W Armii Krajowej, nie wiem, czy bataliony chłopskie też tu były? Gdzieś słyszałam o tym, ale tego nie wiem dokładnie. No, słyszałam o tych batalionach. No, tyle wiem, że tutaj ten sąsiad nie żyje już. Oboje nie żyją. To tę partyzantkę prowadził. No to tu się na wieczór schodzili. Tatuś nie należał do tego. Schodzili się tu na wieczór, umawiali, co tam mają, gdzie robić. I Gruszka z Rakowa na jakiś wywiad szedł do brzegów, dosyć, że przez ten most przechodził, a tam był żołnierz niemiecki. No i a ten z karabinem, taki ważny, przez ten most przechodził i ten Niemiec złapał go, legitymuje, a tu partyzant. No i ten się nie bronił, bo jakiś był taki stremowany, czy jak. No i zabrał go z kół, zabrał go do Sokołowa, tam do trasy, do szosy, jak pociąg szedł. I tam ludzie mówili, że złapały go te Niemcy i na przyczepę jak rzuciły, to ino krew poszła z tej przyczepy pod spód. No ale nie słychać było, ci się boli, te partyzanty, żeby ich nie wydał, bo to takiego jak złapali, to ciągnęli, żeby wydał, kto jest, należy do tych. No i ale widać, umarł na tej przyczepie i nic, tu cichutko. Ci pouciekali, gdzie mogli, a się uspokoiło. Tak, a tatuś nie chciał należeć, bo ja mam rodzinę. Ja mam rodzinę i tamci pouciekali, a tatuś nie wyszedł z domu. No, ja muszę z rodziną.
czy dużo ludzi było wziętych stąd do Niemiec, do pracy? No było dużo wzięte. Łapali i wywozili do Niemiec, do roboty. Mój mąż przecież też był i w Niemcach. No ale on był, niektórzy narzekali, że źle traktowani byli, jak tutaj sąsiad nawet to w zimę do lasu chodził, w lato robił w polu i wszystko co, a zimę do lasu, a mój mąż i te córki jego, to przecież my tam byli, bo nas zaprosili do tych Niemiec. I te córki pisały, były tutaj, ten właściciel tego domu, bo gospodarzu zmierzył. Ty z nas zaprosił i tam my byli chyba 3 tygodnie. Bo były 4 siostry i jeden brat tej Bauerki. To godo, że ten brat Bauerki był bardzo dobry i ta Bauerka. Także bardzo go tam polubili. Oni chcieli, żeby się został i tam ożenił z jedną córką. No ale tam w Niemcach też pozbierali Polaków do takiego obozu i tam zbierali się Polacy do Polski, no i on też przyjechał. To tak obolewali tam, gdzie on, czy on zginął, czy gdzie on, że on się nie pokazał tu u nas, jak odjeżdżał. No ale później jakieś było trochę odszkodowanie z tych Niemiec. I trzeba było zaświadczenie takie, że tam był w Niemcach i u tego gospodarza. Napisał list i przysłał to zaświadczenie i z takim użaleniem, że oni myśleli, że on już nie żyje, nie odzywał się do tej pory. Tak wtedy, jak to już zaprosili nas, żebyśmy tam przyjechali i odwiedzili. Szkoda, że wcześniej nie napisał, nie dał znać o sobie, że żyje, bo by dostał odszkodowanie go do niezłe od Bauera, od Bauerki. Przeważnie ta Bauerka, ten Bauer był trochę taki nerwowy, ale też dobry był. I Bauerka to strasznie obolewała od niego, bo tak się zachowywał, kunie strasznie lubił i w polu robić. No to ten Bauer był zadowolony. To brał, miał, ta Bauerka miała paszę dla świni osobno, ale kuni osobno. I ten Bauer, te kunie, wszyscy mówią, tam się poschodzili do gospody na piwo, na wieczór. No to wszyscy mówią, że ale poprawiły się te kunie. Pasły się go do. I tak wszyscy go chwalili,
dobry gospodarz. A on brał te małarce pod biurą te łaspę i tym kuniom dawał. I wypasły się te kunie, że utrzymać nie mogły. I tak go przez to chwalili. No i raz ta małerka wyszła, a ten idzie z tą łaspą świni do kuni. A ona, Hans, Hans, komeje, na tego gospodarza. Patrzę, goda za duża łespy, pasę świnimi, wiz, Józef wynosi kunią. No i proszę, z kuńcy go wtedy już nie wynosił. Miłe wspomnienia, takie wspomnienia, tak, ciekawe. No tak, opowiadał tutaj, to jak był w tych Niemcach. I tak zapamiętałam te jego... I ci Niemcy też byli tutaj u was? Byli. I te Niemki były, te z Rezi, Katarzyna, a ta, co była w domu z tym, umarła na raka. Ale tam my też byli. On też był bardzo grzeczny, Lonos. I opiekował się nami tam. Odwoził nas do tego, przywoził. Bardzo, bardzo byli grzeczni. Lonos i w ogóle Loniego. Ta bałerka to mówi, Józef, chodzi na zobacz, Hans, ten sąsiad, widzisz, już z trawą jedzie do krów, a ty jesteś na łóżku, wstawaj. No tak go traktowali jak swoje dziecko. A to były Niemcy, jaka część Niemiec? Wschodnie czy zachodnie Niemcy? Pamięta pani? A to ja nie wiem. Monachium. Zachodnie. No. Monachium wysiadali. A teraz jakieś kontakty utrzymujecie? Nie. Oni chyba już poumierali. I teraz jak napisał na święta życzenia, to ten syn Terezi, on też bardzo grzeczny był, taki jak i matka, przysłał takie zdjęcie pogrzebowe, że mama nie żyje już, a z nią najwięcej było kontaktu, no to, że mama nie żyje. No i już nie było do kogo pisać i skończyło się. I teraz, no na pewno poumierali wszyscy już. To mąż w którym roku wrócił tutaj z Niemiec? 45, później? No dokładnie to nie powiem w którym roku. Dosyć, że... Dwadzieścia lat miałam, jak my się pożenili. To jakiś rok wcześniej przyjechał. No i także poznaliśmy się i ten jego szwagier był poza tym, że ty się tam ożeni tatusia powożali. Ludzie powożali, bo był dobry chłop. No i tak. A tatuś miał 85 lat, jak umarł, w którym właśnie
W 80 roku, zdaje się, umarł. No to tyle. Na flis jeździł. No właśnie. Z zawodu tato był flisakiem. Zajmował się rolnictwem, ale i na flis jeździł, tak? Tak, na flis jeździł. I skąd ten flis się zaczynał? Skąd te spławy się zaczynały? Z Sopkowa czy... Jeździli do brzegów, do Zernik. Tam zbijali to drzewo na takie tofle. Tak. I tych tofli było takich, no jakby ten dom takie, tak na długość i tak, jedne w tę stronę, drugie w tę stronę, takie tofle zbijali w brzegach, w Zernikach, bo tam były lasy i spuszczali to drzewo. No i obrabiali do kantu i podwozili do rzeki, do wody. I jak podwozili, a ci zbijali. I to takie warstwy, jedne w tę stronę, drugie w tę stronę. Nie wiem, ile tam było, 4 czy 5 tych warstw. I łączyli znowu, no to chyba też było z 8 tych. No i 4, 5 tych flisaków jeździli i włożyli do morza, do Gdańska. To przed wojną drugą, tak? Przed drugą wojną to było? Tak, tak. Przed wojną. Do Gdańska, do Gdyni to flis prowadzili. A tam zaprowadzili to drzewo, to też drogą to musieli uwożać pod most. Jeszcze na tego Bieńka to się śmiali, się dar, szrykuj. Na całą okolicę było słychać, bo pod most trzeba było uważać, żeby przejechać równo, żeby nie uderzyć. Przęsło. Bo jakby uderzył w błek, to wszystko by się na kupę zwaliło, bo to by zatrzymało się. No i oni już mieli wprawę do tego. Tatuś, ten Bieniek, dziadek mój, ojciec, stryj, a nieraz to i pięci. Czyli cała rodzina, wszyscy mężczyźni, bo i mówi pani, że i tata, tak. i dziadek, stryj. Jak im było na imię? I Bieniek. Jak im było na imię? Tacie było na imię? Kazimierz dziadkowi, tatusiowi Wojciech. A stryjowi? Stryjowi Jan. I wszyscy Laskowscy, tak? Nie. No tak, tak. Tak. I ten Bieniek. Ojciec tego, Stanisława? Tak, Jan. Jan był. I... No, opłaciło im się chyba, bo jak tu nie było roboty, to tam zarobili. No i później wracali pieszo? I jednego razu zaprowadzili, rozładowali to drzewo, tam gdzie mieli zawieźć, a ten właściciel dojechał i mówi tak, że dzisiaj wam nie zapłacę, bo ten mój pracodawca godzę nim o pieniędzy. I dzisiaj wam nie zapłacę.
tak, no co robić, pieniędzy nie ma, bo już na tej trasie gotowali se, jedli, spali tam. No i co mieli pieniędzy, to poszły im. No i gadają, no cóż, a za ile te pieniądze będą? No powiedział im tam za ile. To idziemy pieszo. No i pieszo przyszli do domu. No to nóg nie czuli. Tak. To jeden raz tak było. A tak to im płacił. Płacił im ten. W no, jakich okresach to było? Jesień, zima czy wiosna? Kiedy te spływy? Wiosną zbijali to drzewo. No i jak pozbijali, to ruszali w drogę. To było wiosną, latem, tak. Z Moszką byli wszyscy. No bo już byli wprawieni, pojechali raz, drugi raz. To już trzeba było, na przodzie takie mieli, co kierowali tym. No i oni już wiedzieli, jak tym działać. To już najgorzej na zakrętach i mosty. Mosty. Niech tu jeden most to wyglądał tak, że tatuś mówił, że trzeba było tak umiarkowanie, bo ledwie się zmieściło to drzewo. Ten pas. No i przeprowadzili. Najgorsze było, żeby nie uderzyć. Bo by się wszystko na kupę zbiło. Zatrudniali ich do tego spławu, zatrudniali ich Żydzi. No Żydzi, tak. Żydzi. Słyszała pani? Żydzi wszystko działali. Te najlepsze zarobki, czy tam. To Żydzi. Żydzi urzędowali. A ludzie najmowali ludzi i ludzie robili. Słyszała pani może, skąd ci Żydzi byli? Skąd oni byli, ci Żydzi, którzy tym handlem drewnem się trudnili? Nie, tego to nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. Nie. Czy tatuś nie mówił? No. Pięknie. Ale wszystkie te przedsiębiorstwa, to ważniejsze, to Żydzi prowadzili, bo Polacy jedno za biedni byli, po drugie no nie mieli tego w żyłach, żeby to prowadzić. A tu młyny były gdzieś w okolicy? Najbliższy młyn gdzie był? Pamięta pani? Najbliższy młyn na Chwaścicach. I stąd ludzie jeździli do Chwaścic? Tak. Do Chwaścic. Nieraz trzeba było na noc, bo z okoli zjeździli do młyna. To zajęte było, zawieźli tak rano, a kozoł przyjechać na wieczór, na noc, bo każdy sobie mył. Tak. Tu był wiatrak też gdzieś, w stronę Kotli, po tej stronie, czy nie? Wiatrak? Nie było. Do Sopkowa tylko łodziem można się było dostać w tę stronę. Tak, tak. To taki dziadek, haj,
Tam sobie postawił budkę na tej stronie i tę łódź uwiązał. I tam nie rozwe wieczór tyz, bo ludzie niektórzy, no potrzeba była do Sopkowa, czy z Sopkowa. No to on tam już pilnował tego i płaciło się tam parę groszy. Przewiózł przez tę rzekę, a tam to po łąkach się szło. Drogi nie było tak jak teraz? Była jakaś ścieżka? Była droga tu Łednos. Łednos to była droga, to błoto pochłalana. Żelazne włezy były, bo no bo tak jak teraz gumowe, to by zalepiły i ani by nie ruszył. A tak to żelazne były. I jeden kuń, a jak już kto bogatszy, to dwa kunie miał. A to były czasy trudne, trudne rolnictwa. Tak jak dzisiaj tutaj opowiadają, jakie dopłaty biorą ludzie, jakie to nie w porównaniu wtedy. A i ludzie i w ogóle na całe 100% się zmieniły. Tak. Bo tu przed wojną była gmina Raków. Raków, tak. A później po wojnie zrobili Sopków. Do Sopkowa po co ludzie chodzili? Zakupy jakieś robić, czy co? Czy do lekarza? No różne mieli. Rodziny tam były. Na przykład mój dziadek Bąk, to mamy ojciec. Tam babcia umarła, a oni no mało się tak zajmowali gospodarstwem i no, woleli iść do Żydów tam drzewo rąbać, Żydom pomagać. No i poznali się z taką babką i ożenili się. Wzięli ślub. No to uni tutaj przyjeżdżały do nas. Ten dziadek przeważnie. I uni tam do dziadka. No i no to takie było połączenie. Tak. Ale ożenił się z Polką, tak? Z Polką się ożenił. Z Polką, tak. Z Polką. I mieszkał w Sopkowie? W Sopkowie, w taki jednorodzinny taki budzie. I dawali mu, temu dziadkowi na jesieni furę żmioków i z metra pszenicy mąkę temu dziadkowi. I ta babka tutaj jak już się tak wszystko to byli u nas, dobrze się wyrażali u nas i no i dzieci się podzieli, nie wiemy wcale, tam nie żyją do tej pory. Czyli takie związki z Sopkowem były głębsze, nie tylko do sklepu, tak, ale, tak, ale tak. I było kogo tam odwiedzić. Tak. A w czwartki do Jędrzejowa, na jarmark. Na jarmark, tak. Jak ludzie szli, którędy? Ale kto tam jeździł wtedy na jarmark, na piechotę? Na piechotę się chodziło tędy przez las, przez brus. I doszła sobie tam na piechotę wszystko.
Ale ludzie chodzili na te jarmarki, lubili chodzić na jarmark. Chodzili. No końmi jeździli też. Jak przeważnie, że tam z Głezny. To takie były trochę lepsze gospodarze. To uzgłanie, ale jojek, czy masła. No i z tym dojeżdżała, żeby pieniędzy zrobić. I skwartnicy nawet chodzili do, to przez Chwaścice i Raków do Jędrzejowa. Na piechotę. A z Mokrzka taką była Cernecko. To wzięli jojek, czy tam masła i do Kielc, bo w Kielcach jest droży, jak w Jędrzejewie. I rano na piechotę do Kielc i na wieczór wrócili do domu. Na piechotę. To tak przez, oni tam już znali tę drogę. Przez tę górę, przez tamtędy poszli. Tak. A na pielgrzymki stąd ludzie chodzili? Na pielgrzymki czy ludzie chodzili stąd? Na co? Pielgrzymki. A chodzili. Chodzili. Pamiętam, że mój dziadek to Częstochowy przeważnie. Mój dziadek jechali furmanką i brali takie pakunki, bo to na piechotę szli. No to se tam życie, co ubranie, mieli pakunek, to ten dziadek brali te pakunki na ten wóz. No i tam chyba im co płacili, no nie wiem. A Kwartnico to jest duża wieś. Sto numerów, czy co. No i także wyprowadzali tych do Częstochowy, tych pielgrzymków. Później wychodzili jakiś tam, gdzieś tam po nich, czy do Sopkowa, czy nie wiem gdzie. No i także wyszli tutaj ten Przygłęcki, pochodzili z Mokrzka, pochodzili z Kortnicy. No i u niego opowiadali. Wyszli my, no i wszyscy się witają, całują, witają się, ale ja się pytam, no i jak tam było drogą do tej Częstochowy? A przecież ja nie byłem. A tyś też nie był? No nie byłem. Wycałowały się. I ani ten nie był, ani ten nie był. A do Piotrkowic, tam koło Chmielnika, chodzili też ludzie stąd? No, tak, chodzili też. Tak. Tu mniej chodzili, ale przeważnie też chodzili ludzie. Tako kościelne rzeczy to uwielbiali bardzo. No bo teraz też niektórzy, ale nie wszyscy. Tak. A wcześniej to bardzo religią była szanowana. I tu u was w Mokrzku te odpusty też były duże. Tak, o, tutaj tak samo. Odpust to jest całą parafią.
Zarostys jeszcze, ale nawet w tamtym roku, to jak ta choroba przyszła, to już było mniej. Mniej było ludzi na tym odpuście. No ale, ale jest, jest widziany, widziany ten odpust. Tutaj pod koniec wojny Niemcy robili takie umocnienia przeciwczołgowe. Tu ludzie kopali z Sopkowa, z innych miejscowości. Ten Panzengram, mówili na to. No, no, ja chodziłam. Chodziła pani też? Tak, do tego Panzengramu chodziłam. Całe czasy prowadziłam. Ja poszłam do Panzengramu, bo już z każdego domu musiało iść ktoś do tego. A tu przyjechali Niemcy i tatuś z sąsiadem i mama mucili. Zabrali tatusia do tych łekup. Ja byłam i tatuś jest. Zabrali i trzymali na noc w stodole u dziedzica w Kotelcach. No i tam tydzień czasu siedział. A później puścił ich. Łokłepy, bunkry budowali my. Całe czasy chodziłam do tej roboty za nim. W którym to miejscu było? Tu gdzieś wzdłuż Nidy? Wzdłuż Nidy to było tutaj, czy wyżej troszkę? A co było? Te okopy, ten pan umocnień. Ten Panzengram. Tak. To tu jak się jedzie na cieku, jak którędy jechaliście, za szosą? Tak, jechaliśmy. My jechaliśmy za kościołem i jechaliśmy jak na bruz i w lewo odbiliśmy. No to te okopy to były tak jak za cmentarzem. Na górze, tak? Tak. No i jak każdy dostał działkę, jak już dziedzica wydziedziczyli, każdy działkę tego pola dostał, no to każdy nad swoim polem pozawolali te doły. Tam jeszcze ta cmentarza w tę stronę, to jeszcze jest taki kawałek Panzengramu. Tam jest drzewami zarośnięte takie. A tak to ludzie pozawolali. Panzengramy, teraz te bunkry, to kopali i nad tym zabezpieczali to takie grube drzewo w jedną stronę i w drugą stronę. Takie robili dachy nad tym. No i to jest po wojnie. Tam Niemcy tam byli i obserwowali, czy to rano wstajemy, a tu bunkry puste, ani jednego Niemca nie ma. Wszystko w nocy pouciekało. A nawet ten tu drugi bieg jest, to kożuchy miały tam w tych, pozostawiały te kożuchy, to wszystko, a on rano tam szedł i nabrał tych kożuchów. No i tak było. No. Także budowano to dość długo, a później okazuje się, że było to bezużyteczne. Tak. Nie sprzedało się w praktyce, nie? No tak, no nie. A oni ten
bunkier, to oni przeciwko czołgom, bo to takie śpicate. A drogą dla ludzi to był taki mostek, ale taki skromny mostek, że się jeździło pod. Dostawaliście za to kopanie coś, jakiś chleb czy nic? Dostawali. Kto chciał, to poszedł tam na górne, jak ten Sęk, Waldok. Tam było całe osiedle tych Niemców. I tam gotowali niektórzy ludzie, jak przyjechali, sprowadzili ich na tydzień czasu, to przecież musieli coś dać jeść. Tam z Lipy, z Jawora, tam z daleka ludzi sprowadzali tutaj i w stodołach nocowali. I nos tu z Mokrzka, ty z Mokrzko, Chwaścice, te Jasiono, tu ty do stodoły na górne. Ja mówię, gdzie ja? Tu dom mam niedaleko. No i prowadzą nos. Jeden na przodzie Niemiec, drugi z tyłu. A ja sobie upatrzyłam taki dom jeden, furtka była otwarta i w tę furtkę i były drzwi zaraz i wpadłam do tego domu. Ale się tak trzęsłam, co? Tak się trzęsło. No i prześli, już zaprowadzili ich do tej stodoły, a ja trochę ochudłam i dopiero wróciłam do domu. Oj, były różne przeżycia. Tak. No to tam u tego Sęka to przez łakinkę dawali ćwiartkę chleba, kto poszedł. No to ci z daleka to poszli, bo musieli coś zjeść. A ci blisko to nie. No i ćwiartkę chleba to taki czarny, że gorszy jak razowy. Słoni dodawali, co jeszcze. Na miesiąc ćwiartkę wódki. Na miesiąc cena duży. Ćwiartkę wódki. No i to chyba wszystko. Rosjanie jak weszli tutaj w styczniu 1945 roku, to zostali tutaj w Mokrzku, czy poszli dalej do przodu? Rosjanie? Rosjanie poszli. Byli, nosili czołgi tu przez Łagród, drzewa połamali. Czołgi to poszły, a ludzie to się zatrzymywali tutaj na nocleg. No to u nas 10 nocowało. Jeden to taki elegancki oficer, to spał na łóżku, a takie wojsko, to tatuś przyniósł sumy ze stodoły, całą izbę zaścielił, ten stary dom. I wszyscy runyli tak jak umordowani, bo śnieg był wtedy duży.
No i jak, a my we trzy spałymy na drugim łóżku, bo były dwa łóżka. I a tatuś nie rozbierał się i pilnował nos po prostu. Siedział całą noc i ten mówili tak, żeby co dwie godziny kolejnego budził, bo musiał przed domem stać straż taką. I tatuś na zegarku się nie znali, wcale nie rozumieli. I tatuś już tak siedział przy tym łóżku naszym i co dwie godziny to budził następnego. I rano, pobudka. Powstajali, ale to był taki nawet ten dowódca. Był taki trochę rygorzysta. Zbiórka i jedziemy. Ale nie ma pan jakiegoś garka. No my, no to takie żeleźnioki były, co się świniom gotowało. Takie, no taki, dwa, bo chcemy kaszę uprawić. I te kasze w tych gorskach prażyli, tu nie koło nozi, no w takim okłepie tam dalej może ze 100 metrów od nos. Tam te kasze prażyli. Później tatuś poszedł i szukał tych, bo widzieli my, jak się kłepciło tam. Szukał tych żeleźnioków. Zaszedł, a tam na dnie przypalone ta kasza, twarde to. I te żołnierze to jadły. Zachowywali się tak przyzwoicie tutaj na Mokrsku? Tak, tak. Nie kradli, nie gwałcili, jakoś tak normalnie? Jeszcze coś mieli do sprzedania, co gdzieś ukradli, a tu sprzedać chcieli. No ale nie kupowali my nic od nich. A drugi szły, to widać całą noc szły tamtą drogą, tam jak do szosy. Szli, to odpoczywali w tym śniegu. Nigdzie po domach nie wolno im było. Posiadali w tym śniegu i odpoczywali na polu. Po wojnie UB z Jędrzejowa tutaj dokuczało ludziom, ścigali ludzi? Po wojnie. Czy UB z Jędrzejowa tutaj przyjeżdżało do Mokrska, ścigali ludzi za partyzantkę? No dostrzegali tego, ale czy ukorali kogo, to ja nie wiem. Nie słyszałam o tym. Była próba powstania PGR-u tutaj po wojnie, czy spółdzielni rolniczej, czy nie? Czy próbowali stworzyć spółdzielnię w 50. latach? Jest spółdzielnia rolnicza, to do tej pory jest. Jakżeście jechali, tam nie wiem co zasiąle, rzepok, czy chyba rzepok, bo to w czas siodło. Z Brzezna? No, z Brzezna, tak. Ale tu nie było spółdzielni w Mokrsku.
W Mokrzku spółdzielnia powstała? Nie. Nie, nie. Z Brzezna. Tu zaraz się kotlice zaczynają. Tak. Te domy, ta kolonia kotlicka, to przedwojenny okres. Tak, przedwojenny. Jak my się sprowadzili tu, to te domy już były. Bo ten dziedzic, no dobry był dla ludzi i zrobił takie kolonie i podawał działki ludziom, no i a tam na starej wsi to było bardzo ciasno. Ludzi było, nie było gdzie mieszkać. No i tu się przeprowadzali ludzie, tak, każdy na swoje działkę tutaj. I teraz widzi pan ten las, korzystają, państwo korzysta 100 lat ma ten las, co oni drzewa wywiezą stąd. No, ale takie jest prawo i tak musi być, bo to wszystko dla ludzi się robi. Wszystko, czy budowy jakie, czy co, no rozkłada się ta Polska, można powiedzieć, w dobrym kierunku. I wykorzystując, jak no mogą. Ale to długo nie będzie. Albo ta choroba zniszczy ludzi, albo coś musi się stać, żeby to... Bo to bardzo ten świat rozhulany jest. Tak. Żyliście z rolnictwa, rozumiem, po wojnie. To utrzymywaliście się jako rodzina z rolnictwa? Tak, tak, cały czas. Mąż nie pracował nigdzie w zakładzie jakimś? Nie. Dopiero ten syn pracuje. Teraz młodzi to nie chcą robić w gospodarce, no bo się trzeba narobić. A tak, no to idzie, odrobi godziny i jeszcze pensje podnoszą, jeszcze go dają, że jeszcze podniosą. No to po co im się mordować? Z jednej strony to i rację mają młodzi. No, czasy się zmieniają. Zmieniają się czasy. Dziękujemy za wywiad. Bardzo ciekawy wywiad. Tak pani powiem. Bardzo konkretny, bardzo ciekawy.